W sali sesyjnej świętochłowickiego magistratu zebrało się kilkunastu młodych mieszkańców, którzy otrzymali mandat zaufania od uczniów lokalnych szkół do reprezentowania interesów i stanowiska młodzieży na forum Młodzieżowej Rady Miejskiej. Organ ten został powołany do życia na mocy uchwały miejskich radnych i jako ciało o charakterze konsultacyjnym ma służyć pomocą władzy uchwałodawczej i wykonawczej. Podczas pierwszej sesji młodzieżowi radni odebrali z rąk prezydenta Świętochłowic akty nominacji, po czym wzorem radnych miejskich złożyli uroczyste ślubowanie. Na stanowisko przewodniczącego Młodzieżowej Rady wybrano Szymona Kubasa, który od lat współpracuje z naszą telewizją. Wiceprzewodniczącym został Jakub Piątek, a sekretarzem Rady Nikola Chrapek. Młodzież wybrała także kandydata do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Został nim Dawid Krzoska. Teraz młodzieżowi radni ukonstytuować muszą składy komisji stałych, które będą m.in. merytorycznie opracowywać opinie o działaniach organów samorządu w kwestiach dotyczących młodych ludzi. Młodzieżowym radnym życzymy zapału do działania i mamy nadzieję, że ich inicjatywy będą realizowane przez władze miasta. Szerszą relację z inauguracyjnego posiedzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej oglądać można na naszej antenie oraz kanale YouTube Śląskiej Telewizji Miejskiej.